Wiemy, że wynik gry jest nieoptymalny w sensie Pareto lub subpareto optymalny, jeśli istnieje jakiś inny wynik gry, który daje obydwu graczom wypłatę większą lub równą niż tamten, a przynajmniej jednemu z nich większą. W takim razie wynik Pareto optymalny to jest taki, dla którego taka wypłata nie istnieje, taka strategia nie istnieje. Teraz mamy taką grę z taką macierzą wypłat. No i właśnie, jeśli będziemy ją rozwiązywać w najprostszy możliwy sposób, na przykład sprawdzać, czy są jakieś dominacje. Pierwszy gracz widzimy, że jeśli zdecyduje się na drugą strategię, to dostanie w każdym przypadku wypłaty wyższe. Tutaj trójka, tu piątka, tu minus jedynka, tutaj zero. Więc z punktu widzenia pierwszego gracza zdecydowanie pierwszą strategię należy odrzucić. Drugi gracz, patrząc na to, widzi, że wypłatę wyższą ma w drugiej strategii. Nawet bez odrzucenia strategii pierwszego gracza, drugą wypłatę miałby lepszą w obydwie, znaczy w drugiej strategii miałby obydwie wypłaty lepsze. Tutaj piątkę zamiast trójki, tu zero zamiast minus jedynki. Więc też ma mocne powody do tego, żeby odrzucić pierwszą strategię. I kończymy z wynikiem 0-0. No i to jest problem, bo gdyby jednak obydwaj gracze postanowili zagrać pierwszą strategią, to wypłata byłaby 3-3. Każdy z nich miałby większą wypłatę. To pokazuje, że ten wynik gry 0-0 nie jest, jest nieoptymalny w sensie Pareto lub subpareto optymalny. Jeszcze jeden przykład. Tutaj mamy taką macierz wypłat. No i znowu właśnie chcemy sprawdzić, czy punkty równowagi tutaj są Pareto optymalne. No to zacznijmy tutaj od diagramu przesunięć, czyli jeśli jesteśmy w strategii AA 3-2, no to gracz pierwszy będzie chciał przejść tutaj. A jeśli jesteśmy w 4-3, to gracz drugi będzie chciał przejść tutaj. Ma większą wypłatę, czwórkę. Jeśli jesteśmy w tym miejscu, to gracz pierwszy będzie chciał przejść do góry. Ma tam więcej. Jeśli jesteśmy w tym miejscu, to gracz B będzie chciał się przesunąć w lewo. Więc widzimy, że tutaj nie mamy żadnej strategii czystej, no to w takim razie szukamy strategii wyrównujących. Czyli co? Z perspektywy pierwszego gracza macierz wypłat drugiego 2, 3, 1, 4. No to tutaj metodą proporcji. Tutaj mamy różnicę 1, 1, czyli strategia 1, 2, 1, 2. Taką powinien grać, żeby właśnie wyrównać wypłatę kolumny drugiego gracza. Teraz drugi gracz patrzy na wypłaty pierwszego, czyli 3, 4, 2, 1. No i chce je wyrównać, no to co? Znowu tutaj mam 1, 1, czyli strategia wyrównująca to też 1, 2, 1, 2. No i jeśli obydwaj zagrają tą strategią, no to przy pierwszy gracz, jeśli będzie grał tą strategią, no to dla pierwszej strategii drugiego gracza będzie miał wypłatę 2,5 i dla drugiej też. Jeśli drugi gracz będzie miał strategię 1, 2, 1, 2, to przy pierwszej, tak jak i przy drugiej strategii pierwszego gracza też będzie miał wypłatę 2,5. Więc właśnie, przy tej strategii obydwaj skończą z wypłatami 2,5 i widzimy, że ten wynik nie jest pareto optymalny, ponieważ tutaj para strategia BA daje wypłatę 4,3 dla obydwu wyższą, więc to pokazuje, że no, ten wynik nie jest pareto optymalny. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.